Pierwszy film telewizji narodowej. Był rok 2007. Przełom listopada i grudnia. Jesteśmy przed Sejmem. Bartłomiej Kurzeja, Sławomir Andrzej Zakrzewski, Adam Maj, synek Bartłomieja Kurzeja, Franek. Była też pani Jadwiga Kunicka, no i ja, Sendecki. Nagraliśmy krótkie wystąpienie, nagrywaliśmy Nokią N70, bardzo udany egzemplarz, nie przegrzewał się jak nowoczesny Sony sierżanta Wilczyńskiego w roku 2023. 2007 to było ile? 15, no już 16 rok idzie, jak to dawno było. Pamiętam, że kończymy takim gromkim Unii Europejskiej nie i na koniec jest dopowiedź Frania UE nie. Wtedy, przypomnę, była cała akcja propagandowa przeciwko Unii Europejskiej i Telewizja Narodowa zdążyła jeszcze w tej akcji wziąć udział. No a teraz mamy rok 2023 i sięgamy do tamtych momentów pamięcią. Tak to było. Pierwszy film, oficjalnie pierwszy film Telewizji Narodowej. Wcześniej koncepcja była taka, że mieliśmy się nazywać telewizją rodzinną. Chcieliśmy mieć taki bardziej ciepły, taki bardziej familiarny rys, a jednak stanęło na tym, że staliśmy się bardziej tacy bojowi, narodowi, w duchu Dmowskiego, w duchu ostrych działaczy. Tak to było.